Dzisiaj wcześnie rano jeszcze nie wiedzieliśmy, że będziemy obchodzić ten przepiękny jubileusz. W dniu, w którym Pan Bóg do siebie wezwie księdza biskupa Bronisława Dębowskiego, który dzisiaj zmarł w godzinach rannych. I zaczynam od niego nie dlatego, żeby zepsuć służebniczkom jubileusz, tylko byłoby z naszej strony brakiem słuchania czy widzenia znaków czasu, gdybyśmy tej śmierci nie zauważyli. To taki bardzo szczególny biskup, który przez wiele, wiele dziesięcioleci w Polsce był opiekunem całego środowiska charyzmatycznego, całego środowiska odnowy w Duchu Świętym. Taki biskup, który w sobie połączył urząd z charyzmatem. Dziękujemy Panu Bogu za to życie i za niezwykłą posługę księdza biskupa Bronisława.